A to o szczurach mowa. Tutaj. No, pisze. Przegryzą ściany, mogą być wielkości kota. Właśnie ruszyły do domów. Co z kartofli? Poczekaj, nie zdążyłam. Parówka. Parówka pachnie. Wygląda jak parówka. Zaskakujące, z czego ją zrobiono. Już że co? Kartofla na kiełbasa. Co ty powiesz? Kartofla na kiełbasa? Merda. Lideczko, ja ci mówię dobranoc. Naprawdę, kochana. To już oni, wiesz co? Nie pij tej kawy. Jeśli masz, nie. Niski cukier. Serwują ją wszędzie. To znaczy, jaki? Muszę to przeczytać. No to kliknij na ten artykuł. Nie, bo muszę zobaczyć, co jest, bo potem... Nie trafię na to. Tak, ale poza tym jest cała. No dobra, no to ja ci życzę miłej lektury, kochana. Nie, na pewno nie robisz, że wyruszał się. Jak się budzi, niech wam przekaże, że mamy przełom w śledztwie. Dzięki. No. Tak. Dziękuję, Dorego. Dobranoc, moje złoto. Dobranoc, miłej lektury. Ciao. Tylko ja muszę tutaj... Skończył się dzień i niestety do wujka się nie dodzwoniłam i trudno się mówi. To znaczy, że tak miało być. Wujek musi spać. Bo o tej godzinie być może wszyscy śpią. Kotek malutki, tak. Ty miał, to miało znaczyć co? Miało to znaczyć? Jezu, jak ja sapię. To miało znaczyć, daj mi kolację, tak? Naprawdę? No tak, mój kotek nie gada do mnie. Kto by pomyślał, że ja będę miała kota gadułę? Ten miałk to miał znaczyć, jestem tu. Ja ją tak kocham, moją kotkę, że nikt nie wyobraża sobie... Ja sobie nie wyobrażam już spania niczego bez kota. A nikt się nie spodziewa, że ja będę miała tak cudownego kotka, który będzie... Spał ze mną i będzie mnie usypiał, bo ona tak ładnie mruczy. Jak ona mruczy, to jest tak piękne, że to jest lepsze jak ta muzykoterapia. Nie potrzeba dla mnie muzykoterapii żadnej, bo ja już mam ze strony kota. Ja kocham mojego kotka, więc... Jak go kocham, to nie potrzeba nic innego. Moje szczęście to jest. To jest moje szczęście, ten kotek. Ja lubię o moim kocie opowiadać. Miki to jest słodki kotek. Dobra, muszę zobaczyć, co mój żółw robi.
Ale dawniej było. A ty, Perdita, co? Masz zamiar spać we wodzie? Co? A ty jak śpisz? Można, wiecie co z nimi? Się można zastanowić. A ty jak śpisz? Ej, kolego. Tutaj muszę to wyjąć. Tego żółwia muszę wyjąć. No, ty. Okej. Okay. Dobra. Nie ma żadnej miski z wodą. Czyli ci trzeba miska na wodę. Okej. Czyli tak zrobimy. Jak to zrobimy? Pytanie. Oto jest pytanie. Oto jest pytanie za... Ile? A za tyle. Za darmo jest pytanie. To pytanie i odpowiedź jest za darmo. A dlaczego nie? Muzyka może wpływać leczniczo. To zależy na kogo. Zależy, jakie kto ma problemy. Jak ktoś ma skołatane nerwy. No i muzyka może stać się leczniczy. Są takie muzykoterapie lecznicze. Są. No pewnie, że tak. Są. Jest muzykoterapia. Takie muzykoterapie urządzają. Zależy, jakie kto ma potrzeby, bo to wszystko zależy od potrzeb. Jak ktoś ma problemy zdrowotne, wszystko zależy. Trudno w sumie powiedzieć, ale tak naprawdę może zależeć od wielu czynników. Tak naprawdę. Nie? Może zależeć. No tak. Muzykoterapia istnieje dla osób z różnymi schorzeniami. To wszystko zależy, jakie schorzenia, jakie zapotrzebowanie, czy coś tam. No, w różnych sytuacjach, ale tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, muzyka jest koniecznością czasem. No? No? Co? No? Co ja mam tutaj? No może do wody. No tak. Gadam do żółwia. Ej, wyłazisz.
Do drugiego żywiego tam. Wyłaź już te z tej wody, czy nie? Tamto dopiero wszedł do wody. To mówią na żołbiu stepowym. A Perdita nie, Perdita już ma wyłazić. Won, już. Ja już ją pogoniłam, ją też trzeba pogonić zawsze. Przypomnieć jej. Kiedy koniec kąpieli. Tak, to już jest. No tak. Upominać. Trzeba, nie? Kochanie, kotku mój, kochane. Dobra, muszę ją wyjąć. Muszę ją wyjąć. Ona też... A jak włazi do wody, to zapomina, kiedy wyjść. Tak naprawdę. Ona zapomina, kiedy ma wyjść. No, bo to tak jest. To jest ośmiolatka, czy nie? Jedynie Perdita, to ją muszę gonić. A jak? Ją to ona jak wejdzie do wody, to zapomina. Zapomina, kiedy ma wyjść. Wiadomo, że to... Ośmiolatka, to zapomina. Ją trzeba pilnować, a zresztą ich wszystkich trzeba w ogóle pilnować bez przerwy. Upominać, przypominać. Co ty teraz dopominać. Robisz? Bańki mi puszcza tu. To mój żółw. On jak wsadzi głowę pod wodę, to jest. Zawsze bańki. Ja. Wiesz. Banieczki takie. My też tak robimy, jak kładamy wodę w głowę pod wodę, to takie bańki idą. No tak. Śmieszne to jest. Także jest takie coś jak muzykoterapia, jest coś takiego. Zależy, w jakich sytuacjach jest muzykoterapia potrzebna. Ale tak naprawdę jest coś takiego. Remi, już wyłaź. Koniec leżenia w wodzie. To było do mojego żółwia stepowego. Dobra, muszę zobaczyć do moich ślimaków. Co one teraz porabiają? Co to ślimacze? I muszę kończyć to nagrywanie tu.